Dzień dobry, kochani. Z tej strony jeszcze raz Monia z Alternatywy Perfumowe. Słuchajcie, na dziś chyba będę kilka razy nagrywać ten filmik, dlatego że po prostu koty szaleją. Musiałam w końcu wynieść karton z pokoju, bo jakiegoś ADHD dostały. Nie dało się nic nagrać w pewnym momencie. No i słuchajcie, inspiracja dzisiejszego filmiku taka, kolejnego filmiku zresztą, taka, że przeglądałam sobie makeup.pl. No i wyobraźcie sobie, zobaczyłam, że pojawiły się zapachy, jeśli chodzi o jeden, to przywiozłam go z Niemiec. Są w śmiesznie niskich cenach. A jest to zapach podobny do droższego zapachu. Bardzo podobny do droższego zapachu. Którego akurat już od jakiegoś czasu mam próbkę. I jest praktycznie wypsikany. Więc słuchajcie. Karlof Kiermetik. Weir, tak się powinno chyba raczej czytać. W ten sposób. No i słuchajcie, generalnie świetny zapach. Jeżeli to jest unisex i drugi zapach też jest unisexem, natomiast jeżeli kobiety są w stanie przejść przez tą pierwszą fazę lekko spalonych opon i takich nut dymnych, no to czemu nie? Jeżeli któraś ma z Was przyczajony nos do tego typu woni, to ja myślę, że to są ciekawe zapachy. Nie należy ich skreślać, tak? I słuchajcie, w głowie mamy jałowic, sosnę i mandarynkę, w serduszku galbanum, irys i imbir, a w bazie skórę. To takie raczej zapachy, słuchajcie, na taką, ja bym powiedziała, wczesną wiosnę, może wczesną jesień. Jak jest za zimno, to być może będą one troszkę wybrzmiewały jednak zbyt ostro, no bo ja też jakby testowałam ten zapach, jak było o wiele, wiele chłodniej, jeszcze zimą. Natomiast on też wtedy wybrzmiewa całkiem dobrze. No i słuchajcie, jakby odbiór obu zapachów jest bardzo podobny, szczególnie na początku. Hamidi Black Oud. To też jakby ten początek jest bardzo podobny, prawie identyczny. One płynie się jakby inaczej układają z tego względu, że słuchajcie, Karlof jednak ma tego iryska. Ja ten irys wyczuwam, pięknie się, słuchajcie, układa. Tu są inne nuty kwiatowe. I też są jakby nuty takie, słuchajcie, ziołowe i tak dalej. One się bardzo podobnie w pewnym sensie układają. Najpierw prawie identycznie, później jest taki troszeczkę rozstrzał jednego, drugiego zapachu, ale bardzo delikatny, po czym nagle one potrafią być znowu bardzo zbieżne ze sobą i bardzo podobnie się układać. To nie jest klon 1:1, ale myślę, że można używać sobie zamiennie. Tym bardziej, że Hamidi, słuchajcie, kosztuje około 32 zł za taką dużą butelkę. Nie wiem, czy to jest 100 ml, czy więcej. Się nigdzie nie pisze, ale czy nie 125 ml? Musiałam, słuchajcie, spojrzeć jeszcze raz do telefonu. W każdym razie no, jest różnica, dlatego że tutaj 32 zł, a słuchajcie, jeśli chodzi o Karlof najmniejsza pojemność, no to 500 zł jakoś. Jest różnica? Jest różnica. Tym bardziej, że jeśli chodzi o Hamidi, to tam są chyba trzy zapachy. Jest ten, są jeszcze dwa bardziej idące w damską stronę, ale też chyba uniseksy, natomiast musielibyście sobie zobaczyć, bo jest czarna butelka, właśnie ta, jest czerwona butelka, fioletowa butelka. Czerwona chyba była taka komplementowana, także wiem, że się podoba. Nie wiem, czy sama się nie skuszę, żeby sobie przetestować. Natomiast Wam serdecznie polecam. Nawet jeżeli nie znacie za bardzo tego zapachu, jeżeli znacie, to tym bardziej. Ale jeżeli gustujecie w takich udowych właśnie zapachach, troszkę niestety na początku, niestety to zależy, słuchajcie, to co lubię, troszkę jednak tą spalenizną, no, te nuty dymne czuć, ale później też pięknie się, słuchajcie, układa. On później czuć przepiękne, przepiękne takie nuty kwiatowe, także bardzo się fajnie układa, one są dosyć trwałe i też dają jakiś tam ogonek, także myślę, że naprawdę warto sobie w tej cenie zakupić, nawet w ciemno, wiecie, bo 32 zł to śmieszna cena. Także słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i miłych inspiracji. Pa, pa.